Siemanko! Z tej strony El Diablo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Ghost Master. Słuchajcie, pojawiły się nam tutaj dwa budyneczki, jeden na zachód, drugi na wschód od Akademika Kobiet, czyli Molder. Po lewej stronie pojawił się Akademik Skali, misja seansu duchowiony. I jest to bardziej udoskonalona misja ABC Przerażenia, ponieważ tutaj jest taki sam cel jak tutaj. Musimy wystraszyć wszystkich śmiertelników, ale tutaj jest ich znacznie więcej. To jest Akademik Facetów. Występują tutaj również gościnnie dziewczyny i jest ich tutaj naprawdę dużo do wystraszenia. Poza tym są trzy duchy do uwolnienia, tak? Więc tutaj jest naprawdę ciekawie. Ja zanim jednak się tam wybiorę, chciałbym przejść misję Złopuka tylko raz. Wówczas zarobimy trochę plazma złotych, będziemy mogli troszeczkę podszkolić nasze duchy. Złopuka tylko raz to już jest tylko wyłącznie misja strategiczna. Tutaj nie ma żadnego straszenia. Tak więc myślę, że na początek to będzie fajne. Zobaczycie, na czym tutaj polega strategia w tej grze. Rozpoczynamy. W tym domu mieszkała kiedyś przemiła starsza pani, która uwielbiała przyjmować gości. Jednak z czasem umysł jej się mącił i coraz trudniej było jej się rozstawać z odwiedzającymi ją gośćmi. Dlatego zamiast cukru zaczęła sypać im do herbatki arszenik. Trudno ją winić, po prostu chciała mieć pewność, że zostaną dłużej. Nieskończenie dłużej. Wydarzenia te poważnie zachwiały delikatną psychiką domu. Mury nie są wprawdzie obdarzone świadomością w pełnym znaczeniu tego słowa, ale to nie zwalnia od obowiązku troszczenia się o to, co nienamacalne. Niech śmiertelnicy ujrzą kościotrupy i dowiedzą się o skrzętnie skrywanych okropnościach. Ale uważaj, jeden szkielet to za mało, żeby przekonać sceptyczną policję, że zaszło tu coś bardzo podejrzanego. Tak w ogóle, koleś, dlaczego ty mi dowodzisz? Przecież ja jestem głównym tutaj władcą strachu, ja jestem apogeum w hierarchii. Nie życzę sobie, żeby ktoś tutaj wydawał mi rozkazy. Chyba że koleś czyta to, co ja wymyśliłem i przelałem na papier. W takim razie w porządku, zwracam honor. Dobra, słuchajcie, Złopuka tylko raz to jest misja, w której musimy ujawnić trzy kościotrupy. Była kiedyś sobie starsza pani, która prawdopodobnie mieszkała sama, miała coś nie po kolei ze łbem, to na pewno, i zabijała wszystkich swoich gości, dolewając im truciznę do herbaty, oni ją wypijali, poprzekręcało im kiszki i ona sobie mogła z trupami siedzieć. Nie wiem, co ona z nimi robiła, na pewno nic fajnego, ale w każdym razie tak to się prezentuje. To jest w ogóle inspiracja pewnym filmem, nie pamiętam dokładnie, jak się ten film nazywał, coś z gośćmi w tytule. I tam również w fabule babcia jakaś zabijała swoich gości. Tutaj w grze naprawdę wszystko jest praktycznie inspiracją. Za chwilę jak rozpocznie się misja, to pokażę wam jeszcze jedną inspirację, którą zauważył jeden z widzów na Filmwebie. Tam była jakaś taka dyskusja na temat inspiracji. No i ja będę się tutaj z wami w trakcie gry dzielił tymi spostrzeżeniami. Tak więc słuchajcie, do tej misji nie potrzebujemy zbyt wielu duchów do szczęścia. Potrzebujemy zaledwie dwóch. Tutaj nie będziemy straszyć, to jest wyłącznie strategia. Musimy ujawnić trzy kościotrupy zamordowanych trzech gości tejże starej babci. Te duchy są dość... te kościotrupy są dość sprytnie ukryte, tak więc śmiertelnicy ich nie zauważyli i my musimy je ujawnić. Do tego musimy użyć Denego Morena oraz Bu. To są wyłącznie nam przydatne tutaj duchy. Tak więc straszymy. Pokaż śmiertelnikom ukryte kościotrupy. No dobra, taki typowy domek amerykański, z takiego typowego horroru, duży, na jakimś zadupie, jak widzicie. I co, możemy przedstawić duchy. Pierwszy jest na samej górze, prądzik.
Więc siedzę sobie na dachu, naprawiam lichą antenę i tak sobie myślę, że wieszak na ubrania lepiej by się nadawał. Nagle zaczynam czuć się niewyraźnie. Myślę sobie, może starsza pani wlała mi do herbaty skwaśniałego mleka. A tu jak nie eksplodują mi wnętrzności. Bum! Złapałem się komina, no i teraz w nim tkwię. Może podasz mi pomocną dłoń? Oczywiście, że ci podam, ale spokojnie. Najpierw po kolei. Tak więc tutaj jest pierwszy kościotrup, znajduje się w kominie. Jest to tego kolesia, prądzika. Jest to koleś z przekaźnikiem elektrycznym, morderstwo, całkiem silny. Jeżeli kupimy mu jakieś mocne moce, to może przydać się w wielu misjach. Tutaj, jak widzicie, jest kolejny szkielet tejże laski, Maxi Factor. Porozmawiajmy sobie z nią. Witam pana lub panią, albo czymkolwiek tam jesteś. Chciałabym zainteresować państwa bogatym asortymentem naszych kosmetyków i pachnideł. Wspaniałym uzupełnieniem tego oto nawilżającego kremu na noc jest niepieniący się, rewitalizujący żel do twarzy oraz odświeżający tonik. Czy mogę państwa delikatnie spryskać wodą toaletową? Z przyjemnością zademonstruję działanie naszych produktów na jednej z lokatorek tego domu. Jestem pewna, że wówczas osiągnęlibyśmy konsensus w kwestii zakupu tych znakomitych wytworów branży kosmetycznej. Dobra, dobra, ty się tak tutaj nie mądrzyj. Słuchajcie, Maxi Factor, przekaźnik morderstwo, no według mnie duch raczej kiepski, ja z niego nie korzystam absolutnie w trakcie gry, ale uwolnimy każdego, no wiadomo. No i jest jeszcze jeden duch, który znajduje się na samym dole w piwnicy. O tutaj. Babcia zamurowała go tutaj i żaden śmiertelnik nie zauważył jeszcze tego kościotrupa. No o ile w kominie czy tutaj w piwnicy zamurowany, no to jeszcze bym się zgodził, żeby mógł nie zauważyć. Ale jeżeli nie zauważyli ducha na strychu, no to trochę się wydaje dziwne, powinni tam zajrzeć. No nieważne, porozmawiajmy sobie z rączką. Kiedy wpadłem naprawić jej boiler, wydała mi się miłą starszą panią i nawet poczęstowała mnie herbatą. Ale chwilę potem już leżałem martwy, a ona bawiła się w murarza. Chyba dałbym radę wcielić się w jakiegoś śmiertelnika, gdyby tylko któryś z nich podszedł wystarczająco blisko. Okej. Rączka jest silnym duchem, jest naprawdę silnym duchem, ma naprawdę mocne te swoje skille, ale tylko jak kupimy mu ich więcej, bo wtedy to on naprawdę jest mocny. No, żywa pochodnia i ognisko to są ciekawe mocne. Ogniskiem możemy zrobić pożar, żywa pochodnia to możemy oczywiście sfajczyć jakiegoś śmiertelnika. Opętanie no to jest tylko tak, że duch nie potrzebuje przekaźnika, ponieważ opętuje jakiegoś śmiertelnika i będzie mógł straszyć innych wokół. No dobra, duch jest naprawdę silny, ale jego najważniejszą, największą wadą jest to, że ma przekaźnik ciało, ponieważ ciało to jest raczej rzadki przekaźnik w trakcie gry, a nawet jak już się pojawi, to w niepublicznym miejscu, tak więc nie możemy z niego zbytnio korzystać. Jakbym miał jakieś tam emocje, przemoc czy morderstwo, to bym na pewno z niego korzystał. Dobra, możemy zająć się już fabułą. Słuchajcie, muszę najpierw odkryć, gdzie jest tutaj jakaś większa liczba lokatorów. Najbardziej mnie interesują ci kolesie oraz kobiety, ponieważ one pomogą mi uwolnić tutaj Maxi Factor. Faceci tak samo są tutaj kluczowi. No oczywiście głowa domu Stefan Zuchwałek i jego najstarszy syn Grzegorz będą tutaj kluczowi. No, nie chcę tutaj robić pochopnych ruchów, ponieważ później już będzie gonitwa z czasem. Jak widzimy, są na dole, tak więc zaczniemy od uwolnienia rączki. Zanim się za to zabiorę, wstawiam but tutaj i użyję mocy brzęk łańcucha. Po co? Brzęk łańcucha to jest moc, która zwabia śmiertelników. Jeżeli oni tą moc usłyszą, no to przyjdą tutaj. To nie zawsze jest skuteczne. Moc jest słaba, ale przeważnie działa jak należy. No, w początkowych misjach jest ona niezwykle przydatna. Teraz kolejna rzecz. Oczywiście śmiertelnicy nie zauważą. No i tak tutaj przyjdą, no to zobaczą zwykły mur. Musimy jakoś sprawić, żeby zauważyli tego kościotrupa. W tym celu używamy mocy wstrząs. Dzięki temu zrobimy dziurę w murze. O, jak widzimy, Grzegorz Zuchwałek został pokazany przez kamerę, co oznacza, że zwabił go dźwięk brzęku łańcucha. O, jak widzicie, idzie on do piwnicy i za chwilę zauważy on kościotrupa. Dobra, tak więc poczekajmy. No dziadek Zuchwałek to jest kompletnie nieużyteczny gość w tejże misji, on do niczego się nam zupełnie nie przyda. Zauważył tego kościotrupa, ale on wezwie hydraulika, a to się nam nie przyda. No, to jest po prostu jak kolejny gość tutaj. To
tutaj bardziej nam potrzebna będzie policja, ale wszystko w swoim czasie. Dobra, ja już mogę było odwołać. Jak widzicie, Grzegorz zauważył dziurę, postanowił sobie powiększyć szparę i co? Co tutaj mamy? Chodź tu, kuźwa! A jak widzicie, koleś postanowił odgryźć mu łeb. No, jakimś cudem się wyrwał. Broch, ale się otrząsnął. No i co? Ten typek już mi się znudził. Przerwa. Przerwa, przerwa. No jak widzicie, rączka opętał tego śmiertelnika, dzięki czemu stał się już naszym duchem. Dziadek rozmawia przez telefon, wzywa hydraulika. Ale świetną ma koszulę. Dobra, zostawmy sympatycznego geja i zabierajmy się za uwolnienie Maxi Factor. Uwolnienie prądzika jest najłatwiejsze, dlatego zabierzemy się za to pod sam koniec. Teraz już rozpoczęła się gonitwa z czasem, ponieważ za chwilę przybędzie tutaj policja, żeby obejrzeć te kościotrupy. Tak więc musimy przywołać teraz tutaj nie tylko faceta, żeby otworzył drzwi, ale również kobietę, żeby przetestowała kosmetyków. Pojawił się hydraulik. Może ci się przydać do ujawnienia szczątków. Oczywiście, żeby otworzyć drzwi, mogą to zrobić tylko Stefan oraz Grzegorz. Reszta się nie przyda, bo dziadek jest za słaby. A do użycia kosmetyków babcia, Marcysia albo Danuta. No, dzieci są tutaj kompletnie zbędne. Bo jak widzicie, Stefan już zauważył drzwi, postanowił tutaj zajrzeć. Dziwne, że nie zrobili tego wcześniej. No, jakaś tam znajomość domu powinna być. No póki co kobiety wszystkie są na dole, co bardzo mnie martwi. No za chwilę drugi duch zostanie ujawniony. Znaleźli drugi szkielet. Pojawiła się policja. Pozwól jej przeprowadzić dochodzenie. No dobra, pojawiła się policja i teraz już się naprawdę rozpoczęła gonitwa z czasem, trzeba pędzić. Wydaje mi się, że Marcysia została zwabiona przez brzęk łańcucha i właśnie idzie na górę. I w międzyczasie chciałbym powiedzieć wam pewną ciekawostkę, tak jak mówiłem. Nawiązanie, Samara Zuchwałek. Patrzcie, Samara jest denerwującą małą dziewczynką, która mogłaby być prawie fajna, gdyby nie bawiła się tyle w studni. I to jest nawiązanie do filmu bodajże Krąg, gdzie była Samara Morgan, czyli kobieta, która została utopiona w studni. No i to jest nawiązanie do tego filmu. Jest jeszcze jedna ciekawostka odnośnie Marcysi Zuchwałek. Bite me ma na koszulce, co oznacza jebnij mnie. No uderz mnie, w wersji ocenzurowanej. Ona już tutaj idzie na górę, tak więc muszę ją jakoś zwabić. Użyję ciekawości, dzięki czemu ona zainteresuje się przekaźnikiem, mam nadzieję. Powinna się pojawić żółta taki dymek żółty. No jak widzimy, pojawił się, dzięki czemu Marcysia zainteresuje się przekaźnikiem Maxi Factor, czyli kosmetykami. No na razie gapi się na kościotrupa, no rzecz jasna, bardziej ciekawe niż jakieś tam kosmetyki. No ale spokojnie, za chwilę zainteresuje się resztą. Policja póki co dobija się do domu, tak więc mamy czas, spokojnie. O, i proszę zobaczyć, Marcysia bawi się tutaj kosmetykami, dzięki czemu zaraz Maxi Factor będzie nasza. Tak więc, żeby uwolnić Maxi Factor, trzeba sprowadzić najpierw faceta, żeby otworzył ten strych, ponieważ kobiety nie otworzą. Być może ten róż pasowałby idealnie, gdyby miała pani nieco bledszą karnację. Więc jak, spróbujemy? No właśnie, spróbowała. No i później oczywiście kobietę, żeby przetestowała te kosmetyki. Maxi Factor jest nasza. Teraz najprostsze, zabieramy się za uwolnienie prądzika. Co musimy zrobić? Musimy sprawdzić, aby ten szkielet spadł w kominie na dół. Używamy wstrząsu. Denim Morenem na dachu. Trzeba go przyczepić tutaj do kwiatka. No i jak widzicie, kościotrup spadł. No nie wiem czemu tak długo się ci policjanci dobierają. No proszę zobaczyć. Czasami jak coś śmiertelnicy mogą się bugować, dlatego musimy pomagać. Ale dobra, na razie im nie będziemy pomagać, może... Najpierw zajmiemy się uwolnieniem prądzika. Kiedy już użyliśmy wstrząsu na samej górze budynku, czyli na dachu, to musimy sprowadzić szczątki na sam dół. W tym celu używamy bu przy kominku i używamy mocy telekineza, która sprawi, że kościotrup spadnie tutaj na sam dół. Proszę bardzo, słyszeliście dźwięk, mam nadzieję... Oj, nawet czaszka spadła. Jak dobrze rozprostować ektoplazmę, a teraz podtrzymamy tych żartowniesiów w wysokim napięciu. Och, tak, 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 ty na pewno podtrzymasz. To wszystko ode mnie tutaj zależy. No dobra, słuchajcie. Wszystkie duchy zostały uwolnione.
policja została wpuszczona do domu i teraz musimy już tylko i wyłącznie poczekać, aż obejrzą wszystkie szkielety. No nic tutaj więcej nie zrobimy. No tutaj odkryli trzeci szkielet, ale to już nam nie jest potrzebne, ponieważ potrzebne są tylko dwa szkielety do ukazania. Zresztą Grzegorz się chyba zbytnio tym nie zainteresował. No i proszę zobaczyć. Widok FPP. Zauważył właśnie szkielet rączki. Sasana ciopła. Po co tyle? Tajny in. Bipata na płocie. Okej, teraz idzie obejrzeć drugi szkielet. A być może obejrzy i ten, zobaczymy. Czasem też się tak zdarzało. No a to już naprawdę jest wszystko dowolne. Inspektor Walenty Kocur się właśnie zbugował. Teraz inspektor Pierzchalska ogląda tego trupa. Śmiertelni stróże prawa znaleźli szkielety. Policja odnotuje znalezienie tego szkieletu, ale pełne dochodzenie zostanie wszczęte dopiero po odkryciu kolejnych. Dobra, tak więc idą odkryć drugiego trupa. Zobaczymy, czy pójdą obejrzeć tego tutaj w kominku, czy może jednak kościotrupa Maxi Factor na samej górze. To już wszystko zależy. Jeżeli tego, no to oczywiście tu skręcą i szybciej się skończy odcinek. Wychodzi na to, że idą na górę. Póki co Walenty Kocur opuszcza teren. Ale z tego co pamiętam, on zawsze opuszcza ten teren. Nic się nie stanie, jak sama inspektor Pierzchalska tego kościotrupa zobaczy. No tak, jeden policjant już sobie idzie. Zostawił swoją koleżankę. Ta sobie swobodnie przemieszcza się po domu. No kurna! Więcej was matka nie miała złazić mi z tych schodów. Już, paszą won. Znaczy, będę musiał przystosować was do porządku. Raz, dwa. Ty, obczajcie to. O, słuchaweczki założyła. Pierwszy raz to widzę, naprawdę. Gram tą grę już milion razy, a nigdy nie widziałem, że ona słuchawki nie miała. Nie, ona cały czas je miała. O kurde, musiałem tego nie zauważyć, ale ja jestem spostrzegawczy jak chuj, naprawdę. Dobra, inspektor Pierzchalska idzie już do pomieszczenia z kościotrupem Maxi Factor, sami widzicie, i się wraca. Czyli prawdopodobnie coś się zbugowało, albo ona zaraz tam wróci. Chyba że czeka na, nie wiem, na Walentego Kocura, albo idzie obejrzeć od razu i trzeciego trupa. Choć tutaj coś mi się wydaje dziwne. No czasami tutaj bugi się wydają, albo przynajmniej coś wygląda jak bug, a tak naprawdę bugiem nie jest i wszystko jest w porządku, tak więc zaraz się przekonamy, no my tutaj już naprawdę nic nie mamy do roboty, musimy tylko i wyłącznie czekać. Czasem postaci się przemieszczają bardzo dziwnie. A, inspektor Pierzchalska zeszła tylko po to, żeby wejść jeszcze raz. Fuck logic. A, myślałem, że zobaczymy go w lustrze. Dobra, idziemy na górę. No i teraz ona już powinna tego kościotrupa zbadać. Ach, wszystkie przekaźniki. Super. No i proszę bardzo. What the fuck was that? No i tak, rzuciła raz okiem i nic konkretnego. No czy ty jesteś normalna? Znowu będziesz złazić na dół i wchodzić jeszcze raz? Kurna, Kocur, no... Kocur poszedł sobie, a zawsze było tak, że Walenty Kocur po sprawdzeniu ducha rączki szedł od razu na górę, oglądał kościotrupa Maxi Factor, misja się kończyła. Tymczasem jest inaczej. No nie wiem, inspektor Pierzchalska idzie na dół, tak jakby. Czeka, aż wszyscy zejdą. Albo nie wiem, co ona kurna robi. Wiecie co, wnerwiła mnie. Chyba ją potraktuje ciuciu babką, jak się nie ruszy. No ty jesteś na serio jakaś porąbana. No wejdź ty na tą górę, no trzecie podejście. Trzecie podejście, żeby zobaczyć jednego kościotrupa. Raz weszła na górę i się zrezygnowała, za drugim razem już prawie go sprawdziła, a teraz miejmy nadzieję, że za trzecim razem go całkowicie obczai i zaliczy nam misję, bo ile ja mogę czekać? Was pewnie już też nudzi ten widok. No obejrzyj go jak trzeba. No. Gratulacje! Cele twojego nawiedzenia zostały osiągnięte.
Osio. Ale spokojnie. To nie jest chyba tylko Bóg u mnie, to chyba u każdego się tak ucina ten dialog. Nie wiem dlaczego, no Pieszchalska musiała 3 razy pójść na górę, żeby tego kościotrupa zobaczyć. Jakby Kocur nie poszedł, to poszłoby to znacznie szybciej. No nic, bywa czasami i tak. Zarobiliśmy 175 plazmozłotych, całkiem nieźle. No jak na te początkowe. To jeszcze nie ma tragedii, choć mogłoby być znacznie więcej, no wiadomo. Dobra, w następnym odcinku wybierzemy się do Akademika Skali, żeby wystraszyć wszystkich przebywających tam studentów, tak? Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia!